sprawą, o której warto dzisiaj powiedzieć kilka słów, jest kontekst tego, o czym dowiedzieliśmy się niedawno, zupełnie niedawno. Chodzi o słynną dzisiaj już w Polsce wypowiedź ministra Sikorskiego. Wypowiedź mówiącą o bezwartościowości współpracy polsko-amerykańskiej, czy zgoła sojuszu polsko-amerykańskiego. Otóż można powiedzieć tak. Wtedy, kiedy stosunki polsko-amerykańskie były w jakiejś mierze przez obie strony podtrzymywane, czy nawet można powiedzieć pielęgnowane, obejmowały one kilka spraw. Obejmowały sprawy bezpieczeństwa, o tym jeszcze będę troszkę szerzej mówił, sprawy łupków, akcje pokojowe w różnych częściach świata i była jeszcze taka inicjatywa podjęta przez świętej pamięci Bronisława Geremka i panią Albright w 2000 roku. Chodzi o rozszerzanie demokracji. Jeśli chodzi o sprawy bezpieczeństwa, to tutaj warto wyróżnić kilka, można powiedzieć, podpunktów. To była sprawa już w 16, no, znana, no, mniej udana sprawa z samolotami transportowymi, czyli Herkulesami, współpraca w dziedzinie wojsk specjalnych. No, to było daleko posunięte, tutaj poległy w Smoleńsku generał Potasiński, miał nawet zajmować wysokie stanowisko w NATO z tym związane. To była tarcza i to były wojskowe aspekty akcji pokojowych w różnych częściach świata. I teraz proszę Państwa, co z tym wszystkim uczyniono, no, z walnym udziałem pana ministra Sikorskiego? Ja chciałem o tym powiedzieć z tego względu, że bez znajomości tego kontekstu trudno do końca zdać sobie sprawę z tego, jakie znaczenie miała ta wypowiedź. Zacznijmy może od sprawy tarczy. Ona może była najbardziej spektakularna. Otóż rokowania toczyły się długo, nie były łatwe, ale w połowie 2008 roku zostały zakończone. Można było przygotowane już porozumienie ratyfikować. I tutaj oczywiście można dywagować nad tym, czy by to zmusiło Amerykanów do tego, by ten plan zrealizowali, czy jednak jakoś by się z niego wycofali, ale niewątpliwie ratyfikacja z polskiej strony bardzo by utrudniła to wycofanie się, które w końcu nastąpiło. I na pewno cena tego wycofania się, jakieś rekompensaty związane z tym wycofaniem się byłyby wtedy wyższe, musiałyby być znacznie wyższe niż te zapowiedzi, które później usłyszeliśmy, które w tej chwili, jak Państwo wiecie, dotyczą 2018 roku, tylko że w 2018 roku prezydent Obama już z całą pewnością prezydentem nie będzie. Więc to jest sprawa pierwsza. Tutaj uczyniono wszystko z pełnym udziałem ministra Sikorskiego, żeby nie ratyfikować, odłożyć, żeby dokonać kilku różnych aktów, które w końcu skończyły się tym oświadczeniem z 17 września 2009 roku. Nie wydaje mi się, żeby ta data, mimo różnych zapewnień, była datą przypadkową, ale przypomnijmy, że także pewne nasze decyzje, o tym za chwilę będziemy mówił, zapadły w święto narodowe Stanów Zjednoczonych. Chodzi o wycofanie się z akcji pokojowych. Wycofano się z Iraku, z zbóż Golan, z Libanu. Co to, proszę Państwa, oznaczało? No to oznaczało, że Polska rezygnuje z pewnej ważnej szansy, jeśli chodzi o cele współpracy polsko-amerykańskiej, to można je określić tak. No, bezpieczeństwo po pierwsze, o tym jeszcze przez chwilę będę później mówił. Po drugie, sprawy gospodarcze, łupki, też o tym wspomnę. I po trzecie, coś, co zwykle określa się jako podnoszenie, lewarowanie, używa się takiego słowa zupełnie z innej dziedziny, lewarowanie pozycji państwa w świecie. Otóż dzięki naszemu udziałowi w akcjach pokojowych to lewarowanie rzeczywiście miało miejsce. Zostaliśmy zaproszeni do takiej grupy Annapolis
grupy, która miała uczestniczyć, grupy państw, które miały uczestniczyć w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie. Niby daleko od nas, ale uczestniczenie w tej grupie po prostu podnosiło rangę Polski. I to było z naszego punktu widzenia bardzo ważne. Pierwsze spotkanie, co prawda, się odbyło już z udziałem ministra Sikorskiego, a nie minister Fotygi, która to negocjowała, no ale później ta sprawa została załamana. Dalej, proszę Państwa, mamy do czynienia ze sprawą łupków. No tutaj Państwo wiecie, że te kwestie zostały postawione w ten sposób, że nie mamy ciągle, a właściwie dopiero ostatnio zapadły jeszcze wstępne dopiero decyzje co do rozwiązań prawnych. Firmy amerykańskie się wycofują. Jeśli chodzi o rozszerzanie demokracji, sprawa umarła własną śmiercią i musiała umrzeć, bo sprawa rozszerzenia demokracji, jeżeli chodzi o Polskę, oznaczała przede wszystkim stosunek do państw postradzieckich. No, skoro minister Sikorski wprost w słynnym artykule wycofał się z tej polityki, nazywając ją, skąd ją zupełnie niesłusznie, polityką jagiellońską, no to i cała sprawa przybrała charakter albo zupełnie marginalny, gdzieś tam na marginesie Partnerstwa Wschodniego, które zresztą też, jak wiadomo, niespecjalnie się udało, albo po prostu w ogóle zniknęła. No i wreszcie, proszę Państwa, sprawa tutaj najistotniejsza, najbardziej związana oczywiście z tarczą, ale w ogóle związana ze wszystkimi elementami współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. To jest kwestia naszego statusu w NATO. Otóż w tej chwili jest tak, że Polska i kraje tej sfery, do której należymy, tej strefy, do której należymy, mają status, można powiedzieć, drugiego rzędu. Nie taki sam jak status państw zachodniej Europy. Ostatnio to zostało wyłożone wręcz wprost. Wyłożone wtedy, kiedy stanęła sprawa 10 tysięcy żołnierzy NATO, w gruncie rzeczy chodzi o żołnierzy amerykańskich na naszym terytorium, chociaż tam padały też propozycje dotyczące żołnierzy innych narodowości. No, Niemcy oświadczyły wyraźnie, że to zakłóciłoby stosunki z Rosją, że to nowa zimna wojna i w żadnym wypadku tego być nie może. Proszę Państwa, tarcza w Polsce albo nawet jakiś taki mocny substytut tarczy oznaczałoby, że Polska zmienia status na nieporównanie lepszy. On w tej chwili jest już nieco zmieniany. Te samoloty F-16, bo na szczęście z tego się nie wycofano, które rotacyjnie tutaj w Polsce przebywają, to jest takie bardzo częściowe, bardzo, bardzo częściowe zmienienie tego statusu i oczywiście w tym kierunku zdecydowanie trzeba iść. I ten kierunek po wydarzeniach na Ukrainie został niejako otwarty. Muszą Państwo pamiętać, że różnego rodzaju propozycje, które padają publicznie, no tutaj wystąpienie Obamy na Placu Zamkowym było najbardziej charakterystyczne, ale jeszcze bardziej te, które padają niepublicznie, o których na przykład opozycja jest informowana, pokazują, że może się tutaj sporo zmienić. Może się tutaj sporo zmienić, chociaż na pewno nie będzie to proces krótkotrwały, nie będzie to jakiś akt jednorazowy. To chodzi o kwestie zarówno obecności tutaj baz amerykańskich, jak i o kwestie uzbrojenia. Musimy pamiętać, że z jednej strony musimy mieć broń defensywną, z drugiej strony, jeżeli chcemy mieć jakąś moc odstraszającą, to powinniśmy mieć też broń ofensywną. Taką bronią są F-16, ale takiej broni powinniśmy mieć znacznie więcej różnych typów i o tym się w tej chwili rozmawia. I w tym momencie, proszę Państwa, padają tego rodzaju słowa. Padają tego rodzaju słowa, oczywiście padają w rozmowie prywatnej, ale to są słowa ministra spraw zagranicznych. Minister spraw zagranicznych jest przeciwnikiem tego, żeby status bezpieczeństwa Polski został podniesiony. Został podniesiony do poziomu zachodnioeuropejskiego. Taki jest sens tego, co tutaj zostało powiedziane. Bo perspektywa istnieje i nie ma wątpliwości, że inny, dobry, przyzwoity polski rząd w tym kierunku by bardzo zdecydowanie szedł. Szedłby bardzo zdecydowanie, ale rzeczywiście musiałby mieć wtedy zupełnie innego ministra spraw zagranicznych. I jeszcze jedna sprawa w tym bardzo króciutkim wystąpieniu
Proszę Państwa, nie jest w tej chwili wspominane nawet przez najbardziej krytyczne media, mówię o tych krytycznych wobec głównego nurtu, wobec establishmentu, to, że nominacja ministra Sikorskiego, kiedy powoływano pierwszy rząd Tuska, spotkała się ze sprzeciwem prezydenta Rzeczypospolitej. Prezydent Rzeczypospolitej nie ma tu możliwości odmowy, bo konstytucja wyraźnie mówi, że powołuje, w polskim prawie tryb oznajmujący jest traktowany jako rozkazujący, ale mimo wszystko sprzeciw został zgłoszony, chociaż nie mógł mieć ostatecznych konsekwencji, nie mógł być konkluzywny. Ten sprzeciw był oparty o sprawy, o których nie mogę tu mówić, chociaż jako były premier wiem, o co chodzi. I to są sprawy naprawdę poważne, ale tyle mogę powiedzieć. Cała polityka pana Sikorskiego całkowicie weryfikuje te podejrzenia, domniemania, które były podstawą tego sprzeciwu.